Cześć, witam w 73. odcinku podcastu Pharmacy Language. Zapraszam na dawkę angielskich zwrotów oraz słówek, które możecie wykorzystać w codziennej pracy farmaceuty. Jeżeli macie pytania lub uwagi do podcastu, zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTubie i na Facebooku. Piszcie też na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Dodatkowo namawiam Was do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje, a także do przyłączenia się do klubu farmaceuty. Tydzień temu opowiadałam Wam o ziołach wspomagających trawienie. Dzisiaj przedstawię Wam zioła, które można stosować w przypadku bólu gardła. No to zaczynamy. Let's go! Na początek przedstawię kilka ogólnych informacji o tych ziołach. In the case of an acute sore throat, the patient should use anti-inflammatory and disinfecting herbs. W przypadku ostrego bólu gardła, pacjent powinien stosować zioła o działaniu przeciwzapalnym i odkażającym. Examples of herbs with anti-inflammatory and disinfectant properties are sage, thyme and chamomile. Przykładami ziół o właściwościach przeciwzapalnych i odkażających są szałwia, tymianek i rumianek. For chronic sore throats, which usually occurs as a result of being in a dry room, the patient should use herbs with a moisturizing effect. W przypadku przewlekłego bólu gardła, który zwykle pojawia się w wyniku przebywania w suchym pomieszczeniu, pacjent powinien stosować zioła o działaniu nawilżającym. Examples of such herbs are coltsfoot and Icelandic lichen. Przykładami takich ziół są podbiał i porost islandzki. Omówię Wam teraz pokrótce, jak działają poszczególne zioła. Sage contains essential oil. Its ingredients are anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and disinfectant. Szałwia zawiera olejek eteryczny. Jego składniki działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i odkażająco. Thyme contains essential oils, tannins, phenolic acids, flavonoids and saponins. It has anti-inflammatory and antibacterial properties and protects the mucous membranes. Tymianek zawiera olejki eteryczne, garbniki, kwasy fenolowe, flawonoidy i saponiny. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz chroni błony śluzowe. Chamomile contains essential oils, flavonoids, tannins and coumarin compounds. It has anti-inflammatory and antibacterial properties, relaxes smooth muscles and accelerates wound healing. Rumianek zawiera olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki i związki kumaryny. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, rozluźnia mięśnie gładkie i przyspiesza gojenie ran. Coltsfoot contains mucus that covers and moisturizes the membranes of the mouth and throat. In addition, coltsfoot has an expectorant effect and helps with coughing. Podbiał zawiera śluz, który pokrywa i nawilża błony jamy ustne i gardła. Ponadto podbiał ma działanie wykrztuśne i pomaga przy kaszlu. Icelandic lichen contains cellulose derivatives, mucilages and lichen acids. Cellulose derivatives and mucilages have a moisturizing effect and lichen acids are anti-inflammatory and bacteriostatic. Porost islandzki zawiera pochodne celulozy, śluzy i kwasy porostowe. Pochodne celulozy i śluzy mają działanie nawilżające, a kwasy porostowe działają przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Do podcastu zostanie opublikowany także słowniczek.
Podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF. Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć!